myślę, że to jest bardzo nośne hasło. Każdy rozumie tą elektromobilność inaczej. Ja myślę, że z naszego punktu widzenia takiego przedsiębiorców jest tak, że wszyscy musimy się do tego dostosować. Wiadomo, że ten świat nam się zmienił i to błyskawicznie. Zmienia się dalej. Myślę, że elektromobilność, jeżeli chodzi o to, to jest jeden z elementów tej transformacji, nazwijmy to mobilności. Drugim na pewno będzie wodór, ale myślę, że jak zorganizujemy następną konferencję na temat wodoru, to będzie równie ciekawa frekwencja. Z miesiąca na miesiąc widzimy tendencje wzrostowe, zarówno właśnie jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów elektrycznych, ale także o infrastrukturę do ich ładowania. Jest coraz więcej punktów ładowania w regionie, jest coraz większa liczba operatorów, którzy obsługują te punkty ładowania. Także wszystko jest na dobrej drodze tak, aby województwo lubuskie równie szybko rozwijało się pod kątem elektromobilności, zarówno z tej strony gospodarczej, jak i z tej strony właśnie, jeżeli chodzi o użytkowników końcowych, czyli osoby posiadające po prostu samochody elektryczne. Wydaje się, że mamy bardzo dużo do zrobienia, ale to mamy bardzo dużo do zrobienia jako cały kraj. Jesteśmy dzisiaj na takim etapie, gdzie energetyka oparta o górnictwo, energetyka oparta o węgiel była do tej pory polityką kreowaną i pilnowaną. Natomiast my dzisiaj musimy zacząć konkurować. Musimy zacząć konkurować tanią energią, musimy zacząć konkurować tą energią, która będzie wytwarzana lokalnie, koszty jej transportu, koszty jej dostaw. Musimy rozbudować infrastrukturę sieciową, tych wyzwań jest naprawdę bardzo dużo. I jeżeli się teraz tym nie zajmiemy, to pewnie za 2-3 lata będziemy mieć bardzo duży problem. Elektromobilność to jest coś, co musimy rozwijać, tak? To jest ta zielona rewolucja, w nią się oczywiście wodór wpisuje w takim bardzo dużym znaczeniu, tak? Bo to jest coś, co nie jesteśmy w stanie zatrzymać. To się musi zadziać. Chcemy zostawić środowisko naturalne przyszłym pokoleniom w niepogorszonym stanie, w związku z czym musimy zacząć wykorzystywać odnawialne źródła energii. Przede wszystkim musi być rozwijany sektor właśnie małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego że jest motorem napędowym gospodarki i tutaj te małe i średnie przedsiębiorstwa muszą otrzymywać wsparcie, czy to lokalne, czy też centralne, jeżeli chodzi o finansowanie, ale przede wszystkim też wiedzę, bo wiedza jest też takim, można powiedzieć, obszarem, który jest na dzień dzisiejszy zaniedbany. My od 2 miesięcy mamy bardzo fajną takie narzędzie, które pozwala przedsiębiorcom znaleźć ofertę dla siebie. Aplikacja nazywa się biznesportal.pl. Klient wpisuje swój NIP, a następnie pokazuje mu się specjalna oferta dla tego konkretnego klienta. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Od 2 miesięcy cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Także zachęcam wszystkich do skorzystania z tej oferty.